Ile czasu może świecić super wytrzymała żarówka? Powiedzmy 2 lata, a może 5, 10, 20? O nie, znacznie dłużej. Na posterunku Straży Pożarnej w Kalifornii znajduje się nadzwyczajna żarówka, która świeci już od 107 lat. To właśnie ta żarówka, fakt, świeci i do tego bardzo ładna. Pierwsze pytanie, uwaga. Jaki przymiotnik pasuje do lisa? Jan. Lis. Listonosz. Listonosz. Przymiotnik do lisa, listonosz. Nie o to chodziło. Nie. Rudy. Rudy, tak jest. Tak. Znaczy, listonosz może być rudy, ale nie o to chodziło w tym wypadku. Minęła 12, zapraszam na dziennik. Wielkie europejskie święto w Warszawie. Już za pół godziny rusza parada Szumana. Stołeczna ulica Nowy Świat zamieniła się w traktat pełen europejskiego błękitu. Na miejscu jest Tomasz Grzelewski. Tomku, jak będą wyglądać obchody Święta Europy? Witam cię, dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziałaś, za pół godziny rusza parada Szumana, ale tutaj na Nowy Świat już teraz można przyjeżdżać. Jak Państwo widzicie, już jest olbrzymie zainteresowanie. My jesteśmy przed jednym z namiotów, gdzie można pośpiewać sobie odę do radości. Tekst jest wyświetlany, tu już pierwsi chętni byli. Mykoła Kucenko przeszedł trasę maratonu cały czas żonglując piłką. Ale to jeszcze nic. Lada dzień ruszy z Kijowa do Warszawy. Cel? Promocja Euro 2012. Złośliwi twierdzą, że robi to z nudów, ale naszym zdaniem z potrzeby serca. No bo któż, jeśli nie pasjonat, wyznacza sobie cel, jakim jest bicie rekordu Guinnessa? Mykoła Kucenko już do niej trafił, a trasa Kijów-Warszawa pozwoli mu pobić własne osiągnięcie. Planujemy przez 3 tygodnie dojść do Warszawy. W dzień będę szedł i żonglował, a w nocy odpoczywał. Dotąd czegoś takiego w świecie nie było. Mistrz stawia więc sobie poprzeczkę coraz wyżej, bo pierwotnie mówił o 30 dniach. A w Warszawie, co najmniej na towarzyską pogawędkę, powinien umówić się z Januszem Hamątkiem. Odkąd w kraju smoka pojawił się olimpijski znicz, wszyscy Chińczycy oszaleli z radości. Zdaniem komentatorów, nigdy wcześniej chiński nacjonalizm nie był tak silny. Mimo to, podczas przemarszu ogania przez Chiny nie odbyło się incydentów. Nie obyło się bez incydentów. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy ma pani jakąś odpowiedź? Bułgaria. Bułgaria? Tak. Bułgaria to niestety nie jest dobra odpowiedź. Pozdrawiam panią bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ale właśnie tak, no to jest to, że przed chwilą padła jedna odpowiedź, być może pani tę odpowiedź Dobrze, proszę państwa, ja się muszę skupić, bo się troszeczkę zmartwiłam, że nie mogę wypłacić 300 zł. Nie mogę wypłacić 300 zł za Bułgarię, bo kończy się na IA po prostu. Na zakończenie, proszę Państwa, ponieważ zbliża się weekend, chciałem Państwu pokazać, jak weekend spędzają Niemcy, którzy, no cóż, po całym tygodniu, a nie, to proszę, nawet nie Niemcy, to możemy pokazać, jak weekend, a nie, to jest jednak tak. Tak spędzają weekend po całym tygodniu pracy w biurze, znaleźli nowe zastosowanie dla biurowych foteli, urządzono pierwsze ogólnokrajowe, ogólnoniemieckie wyścigi fotelów krajowych. Niestety nie możemy Państwu powiedzieć, kto zwyciężył, ponieważ kroniki o tym milczą, ale w każdym razie być może inicjatywa warta jest rozpropagowania.